Witamy Was w kolejnym odcinku z customu Legend of Hathor, i my jesteśmy w levelu The Poseidon Apparatus. Chyba przedostatnim, tak mi się wydaje. Jest Deseo ze mną. Hejka. Deseo. I słuchaj, zeszłam tutaj na dół, tego nie byłam też tutaj w tym pomieszczeniu. Zobacz, jak zejdziesz na dół i jest taki skos do góry, jest okienko. Ja tu wskoczyłam. Skos do góry jest okienko. Jakbyś z tego głównego... Czekaj, bo jestem koło tej drabiny teraz. A to ja nie. Bo jest tu coś do przesuwania, może tu się coś zadziać, wiesz, znaczącego. Jak są te drzwi, to jest taki nasz wyznacznik, słuchaj, ta brama, która nas prowadzi do duszka, tak? Jest ta taka wielkie wejście do duszka, wiesz, które? Aha, no. To na lewo, zobacz, jak stoisz, patrzysz na to wejście, to na lewo jest taki skos do góry i jest okno, tak. Po prostu okienko. Widzisz to okienko? Przy dwóch kolumnach? Nie, no zobacz, patrzysz na wprost, masz wejście do tego. A nie, tu nie ma tego wejścia. Gdzie są w ogóle? Nie, zobacz, gdzie jest główne... Jesteś w głównej sali i patrzysz na przejście, które jakby nas prowadzi do tych duszków, tak? Znaczy nie do duszków, tylko do totemu z duszkami. Tylko mówię, w głównej sali. Czekaj, bo ja teraz jestem w ogóle na samym dole. No tak, ja też jestem na dole. Znaczy nie na samiusieńkim. Widzisz to okienko? Widzę już teraz, no. To chodź tutaj, bo tu jest do przesuwania znowu taka kolumna. No to może będzie... A ile tych gwiazdek było potrzebnych? 4, mamy 1. A tu coś? Nie. Ja tam później pójdziemy do tych kolcy, gdzie ty tam mnie tam prowadzisz, bo jestem też ciekawa. Ej, ale to ja nie wiem, co tam dalej. Aha, no to może tu się coś podzieje. Ja uciekłam. Bo... Aha. A ty wiesz jeszcze gdzieś jakiś tam duszek, tak? W sensie, no właśnie, aha, bo ty teraz... No dobra, no ja wiem, że nie przesuniesz, nie kotuj w miejscu. Tu akurat jest na ziemi, jest pokazane, w które miejsce to było. A chyba tu się takie są drzwi, widzę, taka... To się chyba otworzy, tak myślę. No, bo tam były kolce i tam jest takie okno, tam jest waza w tych kolcach i... Może jak wiesz tam wazę... O nie, duszek. Teraz? No, jak przesuniesz to na odpowiednie miejsce. Aha, no to się do góry dało. Aha, to może uda nam się z celownika... A to blisko jest, nie? No, ale tego drugiego już, żeby... Aha, ty chciałabyś już drugiego. A jak drugiego? To gdzie mam iść? One, wiesz co, tam u góry gdzieś były kolce. A widzę taką wazę. To mam nakierować i to... Spróbuj. Poczekaj, choose ammo normal. Ona jest w takim okienku. Widzę. No, jest drugi. To... Dobra, mam to. No tak to dobrze, żeś powiedziała. To dwa na raz zlikwidujemy. No i gitara. Wyszłyśmy stąd, to widać tą wazę, tak? Tak. Z dołu normalnie, zajebiście można sobie to zastrzelić. Ojojoj. Aha, no jak duszki, kostki. Wszyscy naraz, nie? Ona jest tu. Aha, tutaj, dobra. No ale czemu ona nie strzela mi z tego? Zrobiłaś to z kuszy? Tak, no masz naprowadzające, nie? No tylko przybliżyłam sobie oczywiście. No nie, i zabił mnie, strzeliłam tą włazę i mnie zabił, no co za... Dobra, rozwaliły się. Nie wytrzymam. Spokojnie, spokojnie, cierpliwości, Aga, spokojnie. Mień te naboje, jak masz 0, to sobie weź takie, w które masz. No sama nie robisz, nie myślisz, no bo cię zabiję zaś. Ale fajnie, że powiedziałaś o tym drugim duszku, bo przynajmniej nie musimy tu latać. Na 2 razy, nie? Tak. No. O, mamy kostka. A to ja cię zrzucę, chodź tu. Ja cię zrzucę, chodź do wody. Idziesz tu? Tak. Tutaj przejdziesz? Przejdziesz do mnie, nie? Idzie tam? Do nas? Za nami? No idzie. Tutaj jeden. A nie chciałam cię w tą stronę. O nie, Boże. Trochę stracę naboi. Do wody nie, bo to nic nie da. Znaczy do wody nie, tu przepaść przy tych knotach. Chcę go, wiesz, zrzucić, bo przyszedł tu za mną. Co za larwa. Właśnie. Dobra, lecisz. Dupę zaraz, kuźwa ten. Ale moglibyście już sobie sami tu podlecieć. Wolę, wiesz co, bo jak mam 70 naboi z shotguna, to wolę potraktować go shotgunem w przepaść, jak mam zużywać te wybuchowe, nie? A tutaj coś gdzieś jest? Jeszcze jakieś przejście w tych duszkach? I co on tak się tam zaciął? No tam klocek nam się chyba... Aha, to nie wiem, bo tutaj się klocek nam wysunął, nie? Jak to podsunęłyśmy i można wejść do góry. W tym pomieszczeniu, gdzie przesuwamy. Czyli wychodzimy stąd, z tej wody. Z jakiej wody? Znaczy z tych z duszków wychodzimy, nie? No tak, tak. I tu jest, słuchaj, tam gdzie przesuwałyśmy, to jest u góry po prostu, jak wejdziesz, klocek się wysunął i jest gwiazdka druga do zdobycia. Także wydobuję no drugą gwiazdkę. Jeszcze dwie tylko. Dobry. No ja to muszę znaleźć to miejsce, co ty mówisz z tymi kolcami. Kolce to ja widzę, ale tu jest jakaś taka... Aha. No aha, czyli te kolce dalej tam są. A, tak, są. Mhm. Ale no coś tu trzeba wymyśleć, bo ty mówisz, że jakaś drabinka tutaj, tak? Po jakiejś drabince szła? Nie, ja po takim klocku się tam wspinałam. A jest, tu widzę klocek, jest. No tu można chyba wejść, tak? Aha, dobrze, no, tu nie ma. Podniosła. Bo jakby, no są wzdłuż kolce, tu są naboje do rewolweru, tak? O to ci chodzi? Były tu naboje. Były. No dobrze, to było okienko, którym zbijałyśmy, ale jakby na łapkowanym można przejść do okienka u góry. Widziałaś to, nie? Ale to nie, bo ja już stamtąd uciekłam, aha. Żeby... No to jak tu wejdziesz, gdzie były te naboje, to normalnie na łapkach łapkowanym można tam coś... A tu jest jeszcze przejście. Tu są nawet dwa przejścia, moja droga. Ja już biegnę, tylko żeby ona mi tutaj wskoczyła, żeby zaś nie było to samo. No, zaś jest to samo. To znaczy? Że ten kostek, no nie wchodzi znowu. O, teraz. Wlazła. Ja bym nie wytrzymała. Ja mam wszystkich kostków pozażynanych. Mnie nie, bagowały, denerwowały. Tak, tu jest jedno przejście, a drugie chyba dobrze widziałam? Tak, tam ale jest drugie. Ty gdzie żeś poszła? Idziesz na ten klocek, o którym mówiłaś, czyli wchodzisz tam, gdzie są kolce, tak? Tam, gdzie brałaś naboje z rewolweru. No jestem przy tych nabojach. No i dobrze. I zobacz, masz łapkowane. Zaraz u góry, nad tobą. Aha, aha. I zobacz, to jest pierwsze przejście, a jakby wejdziesz tam do okna, to jeszcze tam, gdzie są takie dwie kolumny w te okienka, też jest takie ukryte za kolumnami kolejne przejście. Ale to myślę, że później tam pójdziemy. No to może sekret, nie? Może, to jak będziemy wychodzić stąd, to pójdziemy tam. Przecież to nie jest jakoś specjalnie ukryte, no ale... Może ja mu w łeb szczelę, kuszę i mu łeb odpadnie. Możesz. To on będzie zdezorientowany i po prostu wiesz. No, ale nie będzie przeszkadzał. Cutscenka, gdzie kolejna gwiazdka. Myślałam, że gwiazdka. No i gwiazdka też jest na cutscence. Schodziłaś schodami na dół. Dobra. A, u nas leży kajś na samym dole. Aha, tu są jakieś... Nie leży, to nie jest kolce, które trzeba będzie pewnie zlikwidować. Czyli na razie do gwiazdki się nie dostaniemy. No dobra, to idziemy na dół. Widziałam na cutscence, była jakaś wnęka. Tak, jest. Ale to tylko flary. Ale już zlazłaś na dół, nie? No. Tak? No tak, no bo nie dostaniemy się na razie do gwiazdki, bo zobacz, masz kolce. Dobra, zeszłam po tej drabinie. No i tu masz od razu we wnęce, na cutscence było widać. Wnęka z flarami. Chociaż flar to mamy już od cholery, więc... No ale warto wziąć. Coś potem kości są jak w Drakuli. Nie wiem, czy nie trzeba by było zestrzelać tych kości. Spróbuj, może się będzie dało. Zobaczymy. A czy na pewno dać się będzie dało, tylko czy to coś... Nie, nie da się. Poczekaj, spróbuj jeszcze raz. A da się. No jest ich tutaj więcej. Może to być... Ale nic się nie dzieje. Ja bym chciała... ich nie widzę. Ja tu chodzę po tej wodzie. Nie, tu wejdźmy tam już. Aha, tu są te kości. Ale co, ja nie mogę go tu zrzucić? Czemu nie mogę go zrzucić do wody? O nie, to do dupy. To dawajcie wybuchowe, bo widzę, że chyba go nie zabije chłopa. Aha, no to hit. No bo tu są takie zjeżdżane i jakby on przez te zjeżdżane nie chce zejść. Ale wiesz co, tylko 3 rozwaliłam, nie widzę nic więcej. Ja mu łeb odstrzelić chcę, gdzie on jest? On się pojawi. Nie widzę tutaj nic więcej, żadnych kości, więc może nic się nie zrobiło. Ja tylko coś uroiłam. 3 były tutaj po drodze, tak. Ale dziwnie, bo one tak nasrane były jakby... A tu coś jeszcze jest. Czekaj, jest wejście jakieś do góry? Coś tu jest. Dobra, rozwaliłam je jakby. Zamknięte przejścia. Ciekawe, czy będą jeszcze gdzieś kości. Chyba, że były jeszcze. Kurde. Tam jakieś ognie palą, nie? Tam w ogóle w oddali to ja widzę apteczkę. Chodzę do wody. Jest jakieś przepłynięcie, coś. Linę widzę. A już płynęłaś tą pod wodą? Nie, jeszcze nie płynę. Na razie tak się rozglądam po tym pomieszczeniu. Widzę linę, gdzieś tu trzeba będzie się dostać generalnie. Dobra, płynę, nie wiem, na samym dole gdzieś płynę. Aha, jestem blisko tej liny, ale co mi to da? Jest jakieś wejście po drabince? Nie wiem, czy chcę tutaj. Po drabince? Jesteś tu? Nie. Na samym dole, jak było, na razie popłynęłam, na samym dole było jakieś takie wielkie wpłynięcie i jest drabinka, jak wypłynęłam. A jest dźwignia, która jeszcze nie wiem co robi. A, chyba tu byłaś. Aha, no tu, dobra, idę. Coś otworzyło, jakieś drzwi, ale jakie? Nie wiem, nie było pokazane. Mam nadzieję, że tylko żadne czasówki. Tutaj na tym poziomie w wodzie już chyba nic. Aha, takie główne jakby podwodne drzwi następne, ale ja jeszcze bym chciała wpłynąć w te drugie takie miejsce, bo mówiłaś, że jest jeszcze tu coś, tak? Tak, i tam jakby blisko jest do tej liny, ale... Aha, co to otworzyła ta dźwignia? Główne takie podwodne jeszcze kolejne wejście, ale ja bym chciała zobaczyć, bo mówi, że tu jest jakieś wejście do liny. Znaczy jakby, ale troszeczkę no tak. Jest ona za daleko, nie wiem, czy ona doskoczy. Dobra, spróbuję, dobra. Tylko, że nawet jeśli to i tak przecież nam, no tak, powiem ci, że to może być, no stąd się doskoczy, myślę, ale to jest taki skok, może być irytujący. A tu jeszcze te kości tam są, przy tych płomieniach. Chyba. Są? No to dobrze by było, bo kurczę, znalazłam miejsce, w którym są zamknięte drzwi i ja nie wiem, czy to by nie było jakieś... Dobra, czyli ty tutaj będziesz próbować skoczyć na tą linę. Będę próbowała, bo chociażbym się chciała dostać do tej apteczki. Ja te płyń tam, zobaczysz co tam jest i mnie pokierujesz zaraz. Ja już jestem przy tej linie. Aha, okej, no próbuję na nią wskoczyć. Na pewno się da, myślę, że tak, ale ona jest trochę tricky. Ciężko będzie mi... O Boże, jak ja nie umiem normalnie trafić w tę linę, a... No nie mogę, w sensie nie mogę sobie na nią nacelować. Niby teraz... Jestem! No. Ale weź tak bez flarem. Też się... Aha, bo te kości leżą jeszcze chyba przy tych ogniach, co tu się palą. Tak. Nie wiem, te szczele. Ja to w ogóle... Czy coś się podziało, jak mnie strzelisz? Czekaj, bo muszę wylądować najpierw. Jestem na tej linii. Dobra. I spróbuję teraz. Ja bym może najpierw chciała... Nie wiem, czy ja chcę, jak tak ciężko skoczyć na linę. Nie wiem, czy ja chcę po tą apteczkę. Może najpierw wskoczę, albo dobra, no ciul, wskoczę. No rozbiły się, wiesz? Rozbiły się, ale nic nic nie słyszałam takiego jakiegoś wow. Znaczy, ja znalazłam jedno pomieszczenie z zamkniętą... Czemu nie chciałam wskoczyć? No nie, no co jest? Nie potrafię zaskoczyć z liny. Wyskoczyć w sensie. Co ty robisz? Ja nie umiem trafić, daj spokój. Czasami to tyle razy na linę, nie umiem w ogóle, wiesz. Nie, tak jak w Tomb Raiderze 5 było. Aha, jakieś kolce się... Nie wiem, co ona wydziwia na tej linie, ale okej. Może niech se nogi zaś rozkroczy i... Dobra. No ale to my musimy znowu na linę, nie? Jak ja z tej apteczki jestem? Bo tam trzeba wskoczyć na te ognie, czy je trzeba najpierw wyłączyć? To jest pytanie. Nie wiem, tutaj nad ogniami było właśnie, o to mi przejście. Nie, no ona wskoczyła. Udało się, tak? Tak. Dobra. A ona już nie dosięga do tej liny stąd. Rozwaliłam te kości, ale to na powrocie zobaczę, czy coś się zrobiło, czy nie. Coś tam jeszcze, co jest, powiedz mi, co jest nad tymi ogniami, jak tam skoczyłaś? Dźwignia i ona niweluje jakieś kolce, które ja nie wiem, gdzie są. No to może trzeba później tam płynąć. To płyń może tam, skoro nie wiemy, gdzie są. Ja idę teraz jeszcze raz na linę, no bo ja sobie znajdźki chciałam. No bo zobacz, z liny masz znajdźki, nie? No widziałam, no nie polazłam. No to ja może wpłynę tutaj, gdzie te wielkie drzwi się otworzyły. No, też tak myślę właśnie, że to jest dobry pomysł. No to na lewo jest od razu wpłynięcie na sam dół. Dobra, udało się. Ja to zapiszę. Jezu, nie tak. Klawiatura denerwuje. No ale co tu jest? Tu coś leży. Co to jest? A taki ten kulok. Co? A ten, co ja mówię, knot, tak? A ty dildo. No. A zobacz, jak to się nazywa, bo mi się wydaje, że to knot czy not się to czytało. Jak mi się wydaje? Zaraz zobaczę, tylko wypłynę, bo już mi powietrze się kończy. Jestem tu. A, jest dźwignia faktycznie. Jezu, jak mam się stąd wydostać? Nie, no jak zwykle, nic nie widzę. No. Aha, gdzieś się zlikwidowały kolce. A to nie mam pojęcia. Lara, szybko, szybko, szybko. O, dychaj. A co, tam jest tak dużo pływania, że mogę... Nie, ja się... Pcharus knot, no. Pcharus, tak, a no. Widzisz, knoty. Czyli to nie jest... Dildo było z takimi kolcami. No, to nie jest to. Ja myślałam, że to o to chodzi. No, ale tu jest tak. Tu można płynąć. Aha, tu jest na apteczka. No, ale no. Tu apteczka jest jakaś mała. No, weź, że ta apteka. Dobra, to ja sobie jeszcze raz wezmę może powietrza, bo ja się boję, że ja się będę tam motać. No, ja się pomotałam. No, właśnie. Leży na samym środeczku. No dobrze, ale to co teraz? Kaj te kolce? Knoty są potrzebne 2, a gwiazdki 4, to czyli 2 jeszcze potrzebujemy jednego knota, tak? Pytanie teraz jeszcze, gdzie są jeszcze flary? Nie, to są do granatnika, my dalej granatnika nie mamy. No, boję się, że... No bo raz żeśmy pominęły, pamiętam, bo czytałyśmy, że tam granatnik. Tak. Ja spróbuję jeszcze raz sobie na tą minę, żeby sobie te znajdźki zebrać, ale wątpię, że... Nie no, jak ci się udało tak szybko, to spokojnie ogarniesz. A, to tak jest potem, że wyjeżdżę. Ja bym chciała zobaczyć, czy jak te kości żeśmy rozwaliły, to czy to pomieszczenie, które ja widziałam, że jest zamknięte, czy jakby taka... Czy to się otworzyło? O Boże, a te kolce to się nie obniżyły te właśnie do gwiazdki? Przecież tam były kolce do gwiazdki prowadzące. Jest, otwarty jest, słuchaj, to jest sekret, dobrze mówię. Ale a gdzie to jest? Jak będziesz się wracać, jakby wypłyniesz przy tym, tam gdzie kostka zabijałyśmy i te 3 kości, parę kości, to ja ci powiem, gdzie to jest, w tym miejscu. Aha, dobra, czyli wypływamy, no dobra, tych znajdziek nie umiesz wskoczyć już. Tylko odpal sobie flarę, bo to jest w takim dość ciemnym miejscu. Jak będziesz po tych schodkach szła, to powiedz. Aha, bo on sobie tu biega, no dobra. No masz te schodki, tak? I cały czas na wprost, zobacz, zapal se flarę, od razu jest. No to wejdź tam. I tam jest otwarte, bo to było zamknięte wcześniej. Aha, no to dobrze. A nie da się tam wskoczyć? A co tu jest właśnie? Co tam jest? Aha, coś tu jest dobrego. No, taki konkretny ten sekret. Granatnik! No wiem, granatnik mamy. Także nic straconego. Może mi dali jakieś eksplozywy. Dali ci? Nie. No co za ciule. Ty, a może te eksplozywy to były właśnie tam, jak ja byłam z tymi mumiami, słuchaj. No to właśnie, ja o tym mówię, tam było mnóstwo mumii i to się chyba może tam odblokowało i może ty nie będziesz dostawała teraz eksplozywów w ogóle. To by było do dupy. A tu naprzeciwko, jak się stąd wychodzi, to co? No właśnie próbowałam, ale ona się odbija ścianą, także lipa. Aha, ale ona wchodzi tu normalnie. No musisz wrócić się tu do tej drabinki, nie? I stamtąd, ale tutaj są dalej kolce, więc nie kumam. Czekaj, bo ja wchodzę tutaj, skoczyłam tam. Nie rozumiem tego. Co to jest? A tu jest jakiś przycisk. To jest przycisk? Dziś to. Gdzie jest przycisk? No właśnie tam jak wychodziłaś, to ona dało się tam wskoczyć tam? Mi się odbiła. Dołu, ale... A z dołu? No, z dołu zaczekaj. No to dobrze, bo te kolce dalej tu są, czaisz to? Bo nam zlikwidowało kolce teraz te właśnie tam w tej sali. A te wielkie takie. Dobrze, kołodorz. Ej, ta drabina zaś. To... Nie chcę tego, chcę herbatę. To może to zlikwiduje te kolca? Tak, zlikwiduje. No to dobrze. Likwidowało. To nie jest, mam nadzieję, żadna czasówka, jest to zapiszę. Nie wiem. Właśnie, ale wolałabym, żeby nie było. No, faktycznie. A ja se mogę woleć. Nie, to ja zawsze przy takimi przyciskami wolę sobie zapisać, bo to ty wtedy masz tylko load i walić to, nie? No. Co jest? Ej? Co jest? No przeskoczyła mi. Chciałam z drabinki na ten podes, ja ona przeskoczyła ten podes. Spadła. A no bywa, bywa. Za daleko. Ja też tak miałam. Zresztą przed chwilą. No a teraz? Teraz nie. No dobra. Dałaś rady. No dobra, jestem tu i do gwiazdki. To czyli jeszcze jedna gwiazdka i jeden knot, tak? No. A ty gwiazdkę już bierzesz zaś? No. No przecież z tych kolcy chyba wzięłaś już gwiazdkę, tak? Nie. Czemu? A gdzie to było? No, zlikwidowałaś kolce u góry, tak? Przycisk znalazłaś przed chwilą, prawda? No. No i zlikwidowałaś kolce tam u góry, jak się po tej drabince wchodzi, co mówisz, że przeskoczyłaś ten. No to zlikwidowałaś kolce, no i przecież z tych kolcy idziesz tutaj po gwiazdkę. Miałaś to na cutscence. Mhm. A wracasz się do głównej sali, tak? Mhm. Mhm. No to dobrze, w sumie to mi powiesz, gdzie likwidują się te kolce w głównej sali, bo ja tego nie wiem. Wiesz co, powiem ci, że są wyciągnięte. No to ja nie wiem, gdzie to jest. To ja już nie mam w ogóle żadnej alternatywy. Bo to było na czas. No co ty gadasz? Nie wiem. Ale to były jakieś pojedyncze kolce. Nie takie długie, wielkie, tylko pojedyncze kolce to były. Ale dobra, mamy jeszcze to jedno. Mamy, nie. Nie wytrzymam. Mamy jeszcze jedno okienko. Mamy alternatywę przecież przy wyjściu koło tych filarów. Bo mówiłaś, że może to będzie sekret, ale... No. Może. A ile w ogóle mamy sekretów? Czekaj, zaraz zobaczę. 23. Co ty robisz? Jak ja tam wskoczę, to będzie dobrze. Co za w ogóle Francja jedna. Bez problemu. Tak poskaczę, naprawdę. No dobra. Coś tu jest. Jeszcze nie wiem dokładnie, co tu jest, ale... Biera ta gwiazdka. A tam? Kurde, no. Jak ten przycisk był na czas? Nie, no wiesz co, znalazłam kolejne przejście, nie wiem. No ja ci mówiłam o nim, co mówiłaś, że a, to może będzie sekret, ale to chyba nie jest sekret, bo ja idę tutaj dalej, więc... Na razie się tak rozglądam. No tam chyba nie ma nic. Dobra. Kombinuję niepotrzebnie. Aha, ona nie doskoczy do tego. Boże, zaś po tej drabinie. Tak, trzeba po drabince. Też próbowałam, niestety. Męczące. Czy to jest to? Dobra. Co tu jest? Dobra, żebyś mi ty zaś nie przeskoczyła tej platformy. To jest jakaś dźwignia, to nie jest sekret, słuchaj. Aha, no to... Idę. I nam się kolejne drzwi otwierają na samej górze. Aha, to można było zejść normalnie. Po co mi to? Tylko jak do tych kolumn? No to właśnie z tego okienka. Jak przeszłaś już przez te zatruwające? Tak, tak. No to z okienka, w którym jesteś, musisz tak na prawo wykręcić, nie? Widzisz to? Mhm. Okay. Te kolce dalej są, więc chyba tak sobie tutaj po prostu stąd nie... Jasne. Spadłam. Chyba trzeba będzie się dostać tym przejściem znowu. Przepaść. Szybko, bierz to. Ciulej mu. Jest przepaść, czy nie? Bo ja zaś nie widzę, proszę. No, coś tam chyba jest przepaść na dole. No patrz, przeskoczył tu teraz. Wyciął, dobra. O nie, nie zapisałam tego, naprawdę. Co za pipka. A tu zapisałam, dobra, okej. Okay. No po co ja to wskoczyłam, tu nic nie ma? Jak nic nie ma? Nie, nie wierzę. Jak nic nie ma? Nie, wskoczyłam w jakieś okienko i tam nic nie było. Od razu na prawą stronę z okienka. No, wiem. Jeszcze tego musiałam zrzucić, nie? Apteka. No może... Widzę znowu jakieś egipskie ciemności będą. A, te drzwi się otworzyły, dobra. Aha. To będzie chyba czasówka, rozumiem, tak? Stro. No i przeskoczyłam, wiedziałam, że będzie zgon. Mamy ostatnią gwiazdkę, będzie do zebrania, tylko najpierw to trzeba zrobić. No bo to jest czasóweczka. Mhm. Dobra, udało się. A, prosto. Tak, tylko jeszcze ten jeden knot cholerny. Kurde, zastanawia mnie to kolce. No wiem, gdzie to się zniwelowało. Albo w ogóle już byłyśmy w tym miejscu, a my się tak, wiesz, zastanawiamy. A no, nawet to... nie wiemy, że na przykład w danym miejscu były kolce, bo też tak może być. Wiesz o tym. Mhm. Dobra, jak ja mam się tam dostać szybko do tych drzwi? Ale czemu szybko? Do których? Na samej górze? No. No to znowu ja tą drabinką z cegieł po prostu szłam. Szybko? Wiesz której? Wiesz którą? Drabinka z cegieł. Co tam miałaś ten problem w poprzednim odcinku? Nie wiem, czy kojarzysz. 24 małe apteczki. Nie wierzę po prostu. Nie, ja żerę apteczki, bo ja cały czas spadam, nie? Ale już nieważne. Idę wsadzić te gwiazdki. I tam poczekam, jak wsadzę. Ci powiem, co się stało się. No, dużo też nie zabrałam. Gdzie jest ta drabina? No ona gdzieś tak po środku sali była. Znaczy, no wiesz, w połowie w sensie sali. Taka z tych. I tam trzeba było na te filary i z filarów na środek tego mostku. Czy co to tam. Dobra. Wsadzam. Co wsadzasz? Gwiazdki. Już. No, ci powiem, co się stało i zaczekam. No nie, jeszcze ten ciut. No oczywiście, popchnie mnie i ty nie umiesz już skoczyć. Proszę, no i co się stało? O! A, dobra. Pamiętasz pomieszczenie, w którym powiedziałyśmy, że weszłyśmy na samym dole w tej dużej sali i jakby nie dało się, bo było za wysoko tam wejść? Słuchaj, ta wnęka jakby to wszystko nam się zalało wodą. Aha. No i dzięki temu, aha, to czyli pewnie sala z knotami też jest zalana i... A tu... I pewnie będzie wtedy można włożyć te knoty, jak będziemy je miały. A jak tam doskoczyć do tych drzwiów? No z tej pierwszej, z tego pierwszego mostku. Tam od tej pierwszej gwiazdki. No, tu też jest zalana. Myślałam. Z tego pierwszego mostku, jakbyś szła do pierwszej gwiazdki w ogóle. Jest bliżej, dobra. No, bliżej jest po prostu. To jest zalane, dobrze mówię? Jest zalane. No to ja tam, słuchaj, płynę, zobaczymy, co tam będzie w tej wnęce. No myślę, że tam może ten knot. Nie, myślę, że ten knot tam będzie, ten drugi. A o co tu chodzi w ogóle? No teraz tak, wchodzisz na taką płytkę i no i to jest czasóweczka, ale taka banalna. W sensie po prostu palniki się wyłączają, nie? Jak przejdziesz przez te palniki, to jest gwiazdka do wydubania. Aha, ale ja nie przeszłam przez wszystkie. Ale to chyba nie musisz, po prostu wystarczy, że zrobisz to na czas, tak mi się wydaje. Nie wiem, szukałam. A to dobrze. Super, aha, coś ale, to jest. Ale te palniki się zaczną palić? Wiesz co, powinny chyba, bo tak mi się wydaje, że to jest na czas. Albo się mylę, no może... O nie, te ciuliki, nie lubię was. Dobra, spieprzam, ważne, że gwiazdkę wzięłam. Jezus, jak ja panikuję, jak ja nie lubię tych żuków. One mnie denerwują. Dobra, i ja teraz... Aha, tu jest za wysoko troszkę. Zrobimy... Żebyś trafiła. Nie zawdź mnie. No. Ja się to zapiszę, bo ja nie wiem, czy ja jestem w dobrym miejscu. Dobra. Tak, chyba jestem. No tu znowu jakieś skakane. O matko bosko. Nie chcę. Masz gwiazdkę? Tak, wiesz, je wtrniesz. No to git. To ja jestem tu, gdzie właśnie było to pomieszczenie takie zalane wodą. Wiesz, które, nie? Znaczy, co teraz jest zalane wodą. To pomieszczenie... Zresztą ono będziesz je miała na cutscence. Ciekawe, jak mam to zrobić. Okej, udało się. wsadzila. No, mamy drugiego knota. O, no to dobrze. Właśnie tam w tym pomieszczeniu, jak sobie wpłyniesz. Tylko tutaj tak, no żuki są na dole. Musisz po prostu takie skakane będzie. Jeden poziom i jakby troszeczkę wyżej jeszcze trzeba będzie. A to jest ogarniesz. To po prostu takie pochylnie będą, beznadziejne. Ten tu lata ze mną też cały czas. U kostek. Czy ja tu zejdę bezpiecznie? No tak. Nie wypłynąć, tylko płynąć pod wodą. Wiesz? 5 godzin będę tego szukać, a tu jest. Myślę, czy jeszcze tu gdzieś mogły być sekrety, ale już nie kojarzę żadnych. Pokaż to. 23 sekrety. To chyba nie było już nic. Promienie cię blokują, naprawdę? Co? Promienie ją blokują, ona idzie w miejscu. Promienie, aha, no zdarza się tak. Promienie z okna. Zdarza się tak, tak, zdarza się tak. Ej, Zasiu, aha. Tu coś jeszcze może będzie, co w tej wodzie? O fuj, tu coś jeszcze jest, tu są flary. No tak szybko życie zżerają, nie? Bardzo, Coś jest, czy nie? Nie. Co to było? Tyle? Nic więcej? Tylko flary? Noż. I znowu flary. Muzyczka? No, fajna. Zabrałaś knota? Czy dopiero weszłaś najpierw na piętro jakby wyżej? Aha, tutaj teraz. No, bo jeszcze tam jest jedna taka, to ona jest taka trochę zryta ta pochylnia, no ale... No, ona jest taka w ogóle... Ja na nią z rolem musiałam wskoczyć. Aha, To jest manki? Nie. Co ja tu mam zrobić? No, taka ścięta bardzo. No. Serio? Wody? Łażą za mną tam na dole. No. Mogłabyś już? Nie, przesadzaj. Tak gruba nie jesteś. Słuchaj, wyobraź sobie, że to nie jest koniec levelu. Ja myślałam, że jak włożymy knotę, to będzie koniec. Aha. No. Jeszcze tutaj jakieś mamy takie. Albo i będzie. Nie, chyba nie. O Boże. No to pozdro. Ja nie wiem, czy nie będziesz potrzebowała wybuchu. Ale masz granatnik, dobra. Granatnikiem też można rozpieprzyć chyba, nie? Tych szkieletorów. Myślę, że tak. No tu jakieś dają też. Choose ammo. Normalnie są. No tu widzę, że są dzbanuszki do... Dzbanuszki. Dzbanuszki, tak, z Larego. Ej. Jeszcze gdzieś? A tutaj coś było w ogóle pod tą wodą? Czy nie? A flarki są. A tu jeszcze. No co jest? Hej, hello. Weź to zastrzel. No. Jezu, nie mogę patrzeć na tych, które wyszły. Jeszcze cię przestraszyłam. Włożyłaś knoty? Odam jeden. Drugi. Wiesz, jak tam pójdziesz dalej, to będziesz musiała sobie... A pozbierasz sobie fanty. I sobie granatnik naszykuj, no i później trzeba będzie... Wpadłam do wody, to chyba tak, nie tak, dobrze. No bo nie tam... da się tam przez... Aha. Nie, o tam jest zjeżdżane. Też jakiejś żadnej szpary nie było. Kurde, myślałam, że to będzie... A, mamy kryształek, dobra. A, no to okej. No to git. Jak będziesz w pomieszczeniu ze szkieletorami, to od razu ci powiem, że musisz dzbanuszki wszystkie porozwalać, żeby ci się otworzyło przejście. Aha, oni będą tu przeszkadzać. Znaczy, no rozwal sobie ich z granatnika, nie? Coś tak częsie. Ja pitole, a więcej ich nie może tu być. No wiecie, rozwal sobie, przecież tak to się nie da, bo tych dzbanuszków trochę tu będzie. Oni mi rozwalają te dzbanki. Dobra, spoko, co? Chłopcy. Może być. Chodźcie. No, weźcie się tu. O, dzięki. Aha, jeszcze tylko tam jeszcze jest. U góry będzie też dzbanek, taki skitrany trochę. Dobra, to ich tu sobie troszeczkę wykorzystałam. Bo wiesz, żebym ja się nie wysadziła razem z tym. Wiem. Wiesz, co robi kryształek, jak go wsadzimy? Otwierają właśnie się te drzwi, które były tam pod wodą, co mówiłyśmy, czy nie da się ich normalnie otworzyć. Wiesz, o co chodzi? Dobra, ale tam za to niż się już skończył. Kurczę, mamy 36 minut, ale ja bym jeszcze chwilkę pociągnęła, bo to może być naprawdę koniec levelu. Chyba ten dzbanek widzi tamten. Na takie troszkę wzniesienie weszła, wiesz? Bo inaczej mi jakby nie sięgała, nie wiem. Tak, bo ona się gapiła, ale... Aha, jeszcze tutaj jest, dobra. Jest. Nie ma nic. Czy tu coś jest? Jakieś sekreciki? Czy nie? Nie wygląda. Nie nacelnąć. O, gdzieś zjeżdżam. No, koniec levelu. Aha, no to git akurat. To się level nazywa Sanctuary of the Goddess, ale ja już widzę, że sztos to wygląda. Piękne. O, jak pięknie. Jadę window. Please pick up the mechanical scarab after every use. Aha. A, żebyś sobie... Tak, wiem. Zrozumiałam. Tego, nie? Tak. Myszkę. Wow. Wow, gdzie my jesteśmy? No, ale tu poczekam na ciebie. No. I sobie tutaj zakończymy. Dobra, biorę ten kryształ. Gites. A tu nic nie było? Nie. I tam musisz sobie oczywiście wpłynąć, nie? Aha, ale gdzie to się ten... Gdzie ten kryształ się dawało? No, otworzą ci się przejścia, to cały czas iść... No już jest tam w tej wodzie, no. No to w wodzie masz przejścia. Mum jeszcze. Fajnie, że tutaj wiesz, tak mówią, co wiesz, co należy, że wiesz, żeby zbierać. Znaczy my zawsze zbieramy, no bo jesteśmy tego nauczeni z klasyka. Nie wiedzieć, nie? Ale ktoś na przykład, kto nie grał, bo są osoby, które grają w custom, a nie grały na przykład w klasyka czwóreczkę, nie? No to przecież może tak być, że nie będzie taka osoba wiedzieć. Może już to? Czekaj, wazę rozbiłam, ale nic tutaj chyba nie ma. Nie ma. Po prostu idziesz i zjeżdżam. Tak jest i to jest koniec levelu. Oj. Oj, ściągło mnie. Ściąga. Aha, dalej. A, dobra. No to co? Będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak. Dziękujemy wam serdecznie za to, że byliście z nami. No i co? No i myślę, że do usłyszenia. Ostatni level przed nami. Pa, pa.